Naturalne sposoby na zdrowie są używane już od wieków do leczenia różnego rodzaju chorób. Nasi pradziadkowie uczyli się od swoich dziadków. I tak najważniejsze sposoby leczenia przeróżnych chorób były przenoszone z ust do ust. Jedną z takich roślin, która często rośnie w ogrodach lub dziko na różnego rodzaju łąkach, jest dzika sałata. Posiada ona mnóstwo właściwości zdrowotnych, o których mało kto wie. Warto poznać tę roślinę i dowiedzieć się więcej o niej. Właśnie w tym celu powstał ten film. Dzika sałata zyskała największą popularność dzięki swoim zdrowotnym, a przede wszystkim kojącym i uśmierzającym ból właściwościom. Nie bez powodów od wieków określana była mianem opium dla biednych. Przed okresem wiktoriańskim powszechnie wykorzystywano ją nie tylko jako środek uspokajający, ale przede wszystkim przeciwbólowy. Przeprowadzone badania potwierdziły zdolności tej niezwykłej rośliny. Zawarta w niej substancja czynna o nazwie lactuarium wykazuje działanie podobne, a czasem nawet silniejsze od popularnego ibuprofenu. Stanowi też skuteczne narzędzie w walce z uporczywym kaszlem, astmą, bezsennością, migreną i miażdżycą. Oto jej pozostałe właściwości, które mogą Ci poprawić stan swojego zdrowia. Numer 1. Dzika sałata działa na różnego rodzaju lęki. Swoje rozliczne właściwości lecznicze zawdzięcza właśnie substancji czynnej wymienionej powyżej oraz innym składnikom odżywczym. Wykorzystywana jest przede wszystkim jako środek służący do zwalczania różnego rodzaju lęków. Numer 2. Bezsenność. Dzika sałata szczególnie zalecana jest także osobom zmagającym się z bezsennością. Podobnie jak popularna aspiryna czy ibuprofen, wydatnie zmniejsza częstotliwość występowania i nasilania się bólu, dlatego z powodzeniem wykorzystywana jest w leczeniu migreny. Ponadto doskonale rozluźnia mięśnie. Numer 3. Astma. Po dziką sałatę wyjątkowo chętnie powinni sięgać też astmatycy. Praktyka pokazała, że wydatnie zmniejsza nasilenie i częstotliwość występowania objawów tego schorzenia. Podobnie jak w przypadku większości warzyw, ziół czy nawet leków, bywają sytuacje, w których dzika sałata zamiast wpłynąć korzystnie na nasz organizm i go uleczyć, może wywołać działanie niepożądane. Dlatego należy zachować ostrożność, kierować się rozsądkiem i pamiętać, żeby nie stosować jej w nadmiernych ilościach. Jak używać dzikiej sałaty? Do celów leczniczych wykorzystywany jest m.in. sok z liści dzikiej sałaty. Przypomina on konsystencją mleko. Na jego bazie można sporządzać m.in. alkoholową nalewkę. Z kolei z suszonych liści dzikiej sałaty można przyrządzać herbatę. W celu przygotowania naparu należy posiekać liście sałaty i ugotować w proporcji 1 łyżka sałaty na 1 litr wody. Z racji na cierpki smak warto dodać do tej mieszaniny nieco miodu. Pamiętaj, że aby stosować to zioło, najlepiej skonsultować się najpierw z lekarzem, ponieważ w zależności od Twojego organizmu może spowodować skutki uboczne.